Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj w Podkowie Leśnej, w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie chcemy zastanawiać się nad treściami lekcji, którą studiujemy w każdą sobotę w naszych zborach. A dzisiejszy temat nosi tytuł Śmierć Chrystusa i prawo. Razem ze mną w studio są następujące osoby: Urszula, Julian, Władysław i ja również Władysław. Jak każde rozważanie Słowa Bożego, chcemy rozpocząć i to modlitwą. Urszulo, bardzo proszę. Kochany Ojcze, który mieszkasz w niebie, schylamy swoje czoła, aby Ciebie uwielbić i prosimy Ciebie teraz podczas tego studium. Zapraszam Twojego Ducha Świętego, by był z nami, dał nam mądrości, Panie, podczas studium tego słowa. Dziękując Tobie za to, że nam je dałeś, że możemy, Panie, rozważać i przestrzegać to, co Ty nam, Panie, przekazujesz właśnie przez to prawo i przez Biblię, przez Pismo Święte. Dzięki Ci składamy. W Twoim imieniu, Panie Jezu, bądź uwielbiony. Amen. Amen. Cały kwartał mamy zatytułowany Chrystus i Jego prawo. I obserwowaliśmy Chrystusa podczas Jego życia w różnych sytuacjach. I nieraz zastanawialiśmy się nad rozmowami nauczonych w prawie, nauczonych w Piśmie z Chrystusem, nad Jego postawą, która im się nie podobała, nad tym, jak On usiłował swoim zachowaniem zwrócić im uwagę, co w prawie jest najważniejsze, czym naprawdę jest prawo. Dzisiaj mamy bardzo ciekawe studium, śmierć Chrystusa i prawo. Wielu ludzi uważa, że z chwilą, gdy Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, to przybił do krzyża prawo i w Nowym Testamencie jest nie tyle inaczej, bo nie składamy ofiar, nie ma o świątyni, do której uczęszczamy, ale nie musimy też 10 Bożych przykazań zachowywać. Co na ten temat mówi Pismo Święte? Bo te zwroty, którymi różni ludzie posługują się, że Chrystus zniósł prawo, przybiwszy go do krzyża, to są biblijne teksty. Dobrze, że jest takie studium śmierć Chrystusa i prawo, gdzie chcemy się zastanowić nad tym, co Chrystus uczynił z prawem albo jak odniósł się do prawa. Gdy przyszła ta ostatnia godzina, ostatnia chwila Jego ziemskiej wędrówki tutaj dla naszego zbawienia. Autor lekcji, który ją przygotował, bardzo ciekawą historię, może prawdziwą, może zmyśloną, przedstawia nam kierowcę, żeby było przyjemniej, przedstawia tego kierowcę jako kobietę, która została zatrzymana przez policję i wiedziała, że przestąpiła prawo i spodziewała się mandatu. I w pewnym momencie, gdy policjant już z radiowozu wrócił do niej, pamiętacie, co jej powiedział? Nie musi pani płacić mandatu. Że zostało zniesione. Prawo zostało zniesione. Prawo zostało zniesione? To można przekraczać już prędkość? Ja bym się spodziewał, że taki policjant by powiedział: widzę, że pani jest tak przerażona, być może pierwszy raz to się zdarzyło, pouczę panią, ale niech pani pamięta, to prawo funkcjonuje, to prawo istnieje. Ale policjant mógł powiedzieć, że prawo jest zniesione? No na pewno nie mógł powiedzieć, a tu użyłeś takiego zwrotu, już teraz możesz przekraczać prędkość.
jak nie ma prawa, to nie ma przekroczenia żadnej prędkości. Bardzo, bardzo ważna uwaga. Dziękuję za nią. Gdyby Chrystus znalazł, gdyby Chrystus zniósł prawo, gdyby je unieważnił, gdyby je przybił do krzyża i powiedział nam tak jak ten policjant, nie musicie już płacić mandatu, nie musicie umierać, jesteście wolni, żyjecie wiecznie. Byłoby to wspaniale, ale widzimy, że rzeczywistość jest inna. Żyjemy w rzeczywistości grzechu i z tego wynika, że prawo istnieje. Apostoł Paweł napisał na temat prawa w liście do Rzymian bardzo ciekawą myśl. To jest taki dosyć długi pasaż. Pierwsze sześć tekstów. Urszulo, czy mogłabyś przeczytać te teksty? Tak, siódmy rozdział od wiersza pierwszego. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy upanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. O iluż te tutaj myśli, jak głębokich i chyba niełatwych, co? Ustalmy sobie, czy uchwyciliśmy z tego tekstu, kim jest ta osoba, która umiera? Kim jest ta, która nadal żyje? Bo tutaj jest wyraźna figura, prawda? Przenośnia zastosowana. Jest zakon, który człowiek przestępuje. No ale tutaj widziałem rękę Juliana. Bardzo proszę. Siódmy rozdział jest kontynuacją szóstego rozdziału. Jeśli mówi tutaj o kimś, że ktoś tam umiera, to by trzeba było nawiązać do szóstego rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi o śmierci Jezusa Chrystusa, ale również o śmierci człowieka, który oddaje się Chrystusowi. Czy mógłbyś zacytować niektóre teksty z szóstego rozdziału? No może warto było czytać od pierwszego rozdziału, ale zwłaszcza wiersz czwarty mówi: pogrzebani tedy jesteście wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez łaskę, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Więc mówi tutaj, że pogrzebani jesteśmy. No, człowiek musi umrzeć, żeby był pogrzebany. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć. Chrzest jest jakby symbolem starego człowieka, zanurzony jest w wodzie, a później wychodzi z tej wody, jakby zmartwychwstały. Więc mówi, pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. I później w siódmym rozdziale jest tutaj teraz ta kontynuacja śmierci dla czegoś, życie dla kogoś innego. Mhm. A więc to człowiek, który jest grzeszny, łączy się z Chrystusem, zawiera z Nim przymierze, umiera dla starego życia, a to stare życie, mówiąc w kontekście zakonu, jakie było, zgodne z zakonem, czy było przeciwne zakonowi? No, było przeciwne, złe to było życie. Aha. To były stałe przestępowania tegoż zakonu, tych praw, które są. Czyli
to ja jako grzesznik teraz umieram. Dlaczego umieram? Dlatego mojego złego życia, prawda? Razem z Chrystusem. A więc nie zakon umiera, nie on jest usuwany, to moja grzeszna natura, to moje dotychczasowe życie jest jak gdyby kasowane i rozpoczynam na nowo. I teraz, będąc już nowym człowiekiem, tak jak wtedy należałem do grzechu, to była ta moja małżonka, czy ten mój małżonek dotychczas. Teraz, powstając z Chrystusem do nowego życia, mamy wolność do czego? Aby poślubić nowego małżonka. Kogo? Chrystusa. Chrystusa, oczywiście. To jest bardzo prosty przykład, który tutaj Paweł nam przedstawia w tym 7 rozdziale. Mówi, teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy. Ale nie ma innego uwolnienia od zakonu bez śmierci dla dotychczasowego postępowania grzesznego. I co więcej, teraz służymy w nowości ducha, nie według przestarzałej litery. Chrystus kiedyś mówił, powiedziano, starym nie będziesz zabijał, a ja wam powiadam. I ci, którzy narodzili się z Chrystusem do nowego życia, to nie patrzą tylko na to, czy kogoś zastrzelili, powiesili, utopili, czy zabili nożem. Nie, jak się gniewam, to już nie jest przestarzała litera, to jest już duch tego prawa. I to nam daje właśnie Chrystus przy nowonarodzeniu, gdy powstajemy z Nim do nowego życia. I to dzięki Jezusowi Chrystusowi i Jego śmierci, jak cytowałeś z 6 rozdziału, jest to w ogóle możliwe. Ale teraz popatrzmy na kolejne myśli tutaj. No, umarliśmy dla starego człowieka, umarliśmy dla przestępowania prawa Bożego, dla tej walki z wolą Bożą, sprzeciwiania się Jemu, Jego wskazówek i Jego zaleceniom. I teraz rozpoczyna się nasze nowe życie. Apostoł Paweł w 7 rozdziale mówi nam o tym, że to życie jest jak na fali, prawda? Jest ciągła walka. Dlaczego tę walkę człowiek ma? Czy nie dałoby się bez niej żyć? W 8 rozdziale nawet w sposób bardzo wyraźny Paweł mówi, że gdy prawdziwie przyjdziemy do Jezusa Chrystusa, to ta walka powinna się skończyć. Ale nie wiem, czy wy podzielacie to zdanie. Ja, gdy czytałem ten pasaż, to również zwracam uwagę i mam to odczucie, że to się pozornie kończy, ale ta walka trwa dalej. Czy macie to samo zrozumienie, Władysław? No jak najbardziej, dlatego że w dalszym ciągu jeszcze jest ta natura grzeszna, którą odziedziczyłem po Adamie. Ona istnieje i ona będzie istniała tak długo, aż Chrystus przyjdzie i zmieni tą naturę, przekształci całkowicie. Także, że nie wyzwolę się tego. Jedynie z pomocą Chrystusa mogę zwyciężać, mogę prowadzić nowe życie, ale walka we mnie nie kończy się z uwagi na tą moją grzeszną naturę. Julianie, czy mógłbym cię prosić o przeczytanie pierwszych 8 tekstów z 8 rozdziału Listu do Rzymian? Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój.
Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Dziękuję bardzo. Ciekawy tekst. Tu czytamy w tym tekście, że gdy już jesteśmy z Chrystusem, to stoimy w otoczeniu już nie jednego prawa, ale dwóch praw. Tutaj mówi o zakonie tym grzechu i śmierci, od którego Chrystus nas uwolnił. Co to za zakon grzechu i śmierci? Tutaj myślę o tym, że chodzi o taki wewnętrzny, jakby to powiedzieć, wymóg ciała. Ono się domaga czegoś tam złego, różnych rzeczy. I to jest w nas. Mnie się podoba tutaj zwłaszcza ten werset 25, 7 rozdziału. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. Paweł z taką wdzięcznością mówi. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu. No, ciałem zaś zakonowi grzechu. On wiedział, że to ciało jego nie było doskonałe i jeszcze te skłonności były takie. Ale ważne, że on swój umysł oddał Bogu i on chce służyć Bogu, zakonowi Bożemu. A to, że ciało ma grzeszne, no trudno. Dopiero kiedy Chrystus przyjdzie i odmieni nasze ciała, te grzeszne, to wtedy już nie będziemy mieli tych skłonności do grzechu. Ale póki jesteśmy teraz na tym świecie, to ciało będzie zawsze się czegoś tam domagało, czego nasz umysł by nie chciał. Czy to naprawdę tak do końca musi być? I my tę walkę będziemy toczyć aż do tego czasu, gdy Chrystus nas przyjdzie i zabierze z tej ziemi? To mi nasuwa pewien tekst z tego samego 8 rozdziału. Mamy tutaj wypowiedź apostoła Pawła na temat chwały, która ma się objawić, na temat cierpienia, które musimy znosić, na temat przyrody nawet, która cierpi z uwagi na grzech na tej ziemi. I w wierszu 22 i 23 8 rozdziału czytam takie słowa. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Kiedy dojdzie do odkupienia ciała naszego, Paweł rozumie tutaj, jestem przekonany, usunięcia tego ciała, zastąpienia czymś lepszym. No to jest apostoł Paweł w innych wypowiedziach na ten temat dość konkretnie mówi w liście do Koryntian, że to, co śmiertelne, to, co grzeszne, będzie przemienione, czy tak jak mówiliśmy, to będzie usunięte. I wtedy już to moje ciało nie będzie się domagało czegoś, co jest sprzeczne z prawem Bożym, z zakonem Bożym. Celowo drążę ten temat, dlatego że spotykam tu i tam różnych ludzi, którzy mówią, jak się oddałeś Jezusowi Chrystusowi, to już tych grzechów nie będziesz nigdy popełniał. Paweł to, co pisał, te same osoby twierdzą, to pisał o swoim doświadczeniu przed nawróceniem. Ale gdy już się nawrócił, gdy był apostołem, to on nie miał żadnej walki duchowej. On należał do Chrystusa. Wszystko było gładko, oczywiście cierpiał. Były problemy, były kłopoty, ale już grzechu taki człowiek nie popełnia. Przekonywali mnie moi współrozmówcy. Czy to jest taki kierunek? Proszę bardzo. Ci, którzy tak myślą, to się załamują później, bo widzą, że jednak nadal sami popełniają grzechy, mają słabości, które
nie zostały zmienione. No i mówią wtedy, no jak mnie Bóg nie zmienia, to nie ma co tak służyć Mu i praktykować religię. I to jest, jeśli jest niewłaściwe zrozumienie Pisma Świętego, to to przynosi później tragiczne skutki. Natomiast jeśli wiemy, że tak jak Paweł mówi, ja się cieszę, że służę umysłem swojemu zakonowi Bożemu. Ciałem zaś no, służę zakonowi grzechu, ale jestem dzieckiem Bożym i się cieszę. I taka postawa jest właściwa. Ja bym powiedział, nie wiem, czy to do końca takie słuszne jest, ale powiedziałbym, że przed poznaniem Jezusa Chrystusa no, lubuje się w grzechu. Lubuje się w tym złym postępowaniu. Natomiast kiedy poznaję Jezusa Chrystusa, to co było podkreślone, ja umysłem rozumiem pewne rzeczy. Ja nie chcę grzeszyć. Ja nie chcę grzeszyć. Nie mam upodobania w grzeszeniu. Ale jednak no, ta moja grzeszna natura no, czegoś tam się domaga. Ale to jest, jakbym powiedział, wbrew mojej woli, wbrew temu, co w moim umyśle już jest. Tak, ale ja... Proszę, Urszula. Ja wtedy myślę, że jeżeli mam tą miłość do Jezusa, którego pokochałam, którego poznałam, to to prawo będę zachowywać, tak? I wtedy życie prowadzę całkiem tak, jakby Pan ode mnie tego oczekiwał. I to jest... Potknięcia możemy mieć, prawda? Tak, tak. Upadki. Oczywiście. Ale Chrystus przecież za to oddał swoje życie, aby nas zbawić, tak. Aby nas uratować. My nigdy nie dojdziemy do takiego stanu, chociaż niektórzy wierzą, że tak, że już nie będziemy grzeszyć. Oznacza to nic innego, jak w pewnym momencie mojego chrześcijańskiego rozwoju ja mogę powiedzieć, Panie Jezu, od tej pory już Cię nie potrzebuję. Teraz już sobie radzę. Druga sprawa. Wszyscy, co czytają Pismo Święte i zastanawiają się nad tym, co Paweł powiedział i patrząc na samego siebie, jako apostoł mówi, ja jestem nędznym człowiekiem. Kto mnie wybawi od tego ciała śmierci? Umysł już mam nowy. Ja już wiem, co dobre jest. Powiedzcie mi jeszcze jedno, czy człowiek nienawrócony, czy człowiek, który nie zna Chrystusa, ma tego typu rozterki, jak tutaj Paweł opisał? No uważam, że nie. No bo na jakiej podstawie? Tak. Na jakiej podstawie? Ale tutaj jest to prawo grzechu i śmierci, które mnie zmusza i ciągle będzie tą kulą u nogi, a z drugiej strony prawo, które mnie wyzwala. Chrystus, który odniósł zwycięstwo nad grzechem i wszelką nieprawością. Wobec tego powiedzmy sobie, po co w ogóle Bóg dał nam to prawo? No bo jak się porównuję z prawem, to ciągle widzę swój brud. Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc prawo. Dlatego nie, myślę o woli Bożej, o przykazaniach Bożych. Słowo prawo ma też takie znaczenie... Nakaz, po angielsku order. Order to jest porządek, prawo, ale też zamówienie, nakaz. I tutaj Paweł właśnie mówi w tym kontekście, że takie ma wewnątrz pewne takie prawo grzechu. To nie Bóg dał to prawo, taki nakaz, że masz czynić źle, ale grzech tego wymaga. Człowiek, który powiedzmy przez jakiś czas pił alkohol, mówią, że nie może użyć później kieliszka nawet, bo jak weźmie jeden kieliszek, to już poleci dalej. To jest choroba alkoholowa. Tak. Więc jest jakaś taka potrzeba tego picia. Nie może się wyzwolić. To nie Bóg dał taką potrzebę picia, ale zło, w jaki sposób dostało się ten grzech do organizmu, bym powiedział, i później domaga się tych złych rzeczy. I tak tutaj Paweł mówi o tym, ale Bóg dał prawo, które do nas przemawia, możemy powiedzieć Duch Święty też, takie zalecenia, czyń dobrze, czyń to. No i Paweł mówi, ja się cieszę, że ja temu prawu się oddaję. Tu jest jeszcze jedna myśl, zaraz tylko...
Ja już mam siwe włosy, może mi umknąć. Jedna taka myśl jeszcze jest. Ukazany jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. On jest jedynym w swoim rodzaju. I tu jest powiedziane, czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech. Potępił grzech w ciele. Chrystus był jedyną istotą, dlatego jest naszym Zbawicielem. Nie ma innego Zbawiciela. On przeszedł ten padł ziemski, nieskalany przez grzech. A jednak wziął na siebie winy nasze. I on, składając w ofierze to ciało, również uwolnił i nas od grzechu. To jest ten jego stosunek do prawa. Bo niektórzy, mam wrażenie, że chyba woleliby, żeby ten tekst był napisany, że Bóg, posyłając swojego Syna w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił zakon. Nie, on zakonu nie potępił. On zakon wywyższył, sławnym go uczynił. To przecież proroctwa zapowiadały. On potępił grzech. Ale on jest jedynym, który jest naszym ratunkiem. My w sobie nie mamy tej siły. Tak. Proszę bardzo. Dlatego można podkreślić, że on jedynym jest ratunkiem, bo on był jedynym, który w doskonały sposób to prawo zachowywał. On nie potrzebował umierać, on nie potrzebował znosić konsekwencji przestępowania tego prawa, dlatego że nie musiał on znosić, mógł to dokonać za nas, za rodzaj ludzki. I w tym jest nasz ratunek. Chwała Bogu, że mamy takiego Zbawiciela. Urszulo, chciałaś coś powiedzieć? No to już troszeczkę powiedziałeś właśnie, ale chciałam dopowiedzieć, że Bóg jest miłością. Dlaczego dał prawo dla ludzi? Żeby czynić to, co najlepsze i żeby człowiek, żeby był posłuszny Panu Bogu, tak? Żeby prawa nie łamać i żebyśmy robili to, co Pan Bóg od nas wymaga. Autor lekcji przywołuje też tekst z pierwszego listu do Koryntian. Władysławie, mógłbym cię poprosić o przeczytanie z 15 rozdziału, wiersze od 54 do 58. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Dziękuję bardzo. Zauważyliśmy, przyjdzie czas, że pewne rzeczy znikną, przestaną istnieć. Co zniknie? Co się zmieni? Wyliczmy sobie tutaj. Śmiertelność, prawda? Już dalej nie będzie funkcjonowała. Co jeszcze? Skażenie, to ciało, które mówiliśmy o tej chorobie grzechu, prawda? Tak. Jest takie ludowe porzekadło. Jak się kto nauczy, to śpi i mruczy. Myśmy się nauczyli grzeszyć. I nieraz bezwiednie nawet zachowujemy się w taki sposób, że ktoś, patrząc z ubocza, zastanawia się, naprawdę ten człowiek wierzy w Boga? I po pewnym czasie, gdy my sami się ockniemy, mówimy, zaraz, gdzie ja jestem, co ja mówię, o czym ja myślę? Znamy te stany, prawda? Ja sądzę, że wszyscy nasi słuchacze rozumieją i pojmują to, o czym my tutaj dzisiaj rozmawiamy. To są sprawy bardzo życiowe. My jesteśmy przesiąknięci naturą grzechu. Ale to, co Chrystus przyobiecał, to prawo życia, to, co dla nas wyjednał, ta Jego miłość, ona nas prowadzi w inną stronę. Śmierci nie będzie,
grzechu nie będzie. Płaczu nie będzie. Płaczu nie będzie. A czy zakon będzie? Nie czytamy, żeby przestał istnieć. Dlaczego? Bo to jest Boży charakter. To jest Boża konstytucja. Bóg nie może się zmienić i nigdy się nie zmieni i zawsze będzie dbał o szczęście i bezpieczeństwo wszystkich swoich stworzeń przez całą wieczność. Popatrzmy na dalsze myśli w naszym studium. Prawo jest potężne, może nas skazać jak prokurator na karę śmierci. Czego prawo jednak nie może? Czy są takie sytuacje życiowe, gdzie zakon jest bezradny? No, możemy ogólnie powiedzieć, że nie może nas zbawić, nie może nas usprawiedliwić. No, prawo nie usprawiedliwia, prawo potępia i mówi, jesteś grzeszny, to a to zrobiłeś. I na tym jego rola się kończy. Czy możemy się cieszyć z tego, że mamy takiego Cerbera, który nas pilnuje na każdym miejscu i zwraca nam uwagę? Uważam, że tak. Dlatego, że przykazania są dobre. Przykazania, te prawa tego zakonu są dla naszego dobra, dla naszego szczęścia. Że nie będziesz tego czynił, nie będziesz tamtego czynił. Tego wszystkiego, co nas zniewala, co prowadzi nas do nieszczęścia. No, przykazanie nie zabijaj, nie cudzołóż i tak dalej. Wiemy, jakie tego są skutki. I dlatego ten Cerber jest bardzo dobry, bo on mówi, nie czyń tego, bo to cię zniewala, bo to cię do nieszczęścia doprowadzi, do konsekwencji tragicznych cię to doprowadzi. Apostoł Jakub nazywał nawet te przykazania zakonem wolności. Jak chcesz być wolny, chcesz się nie bać munduru żadnego, chcesz mieć czyste sumienie wobec każdego człowieka i móc mu spojrzeć prosto w oczy. Żyj zgodnie z tym prawem. Julianie. Wczoraj jechałem samochodem z żoną i zatrzymała mnie policja. I powiedzieli, że sprawdzają trzeźwość i proszę chuchnąć tam do alkomatu. No więc chuchnąłem tam i mówię, że nie ma obawy, bo ja w życiu nie wypiłem kropli wódki. Także jestem pastorem, mówię, Kościoła Adwentystów, a my nie pijemy alkoholu. Pojechaliśmy troszeczkę dalej, a żona mówi, no ale teraz podobno nawet ma być taki obowiązek, że w wyposażeniu każdego samochodu ma być alkomat. I ja wtedy sobie powiedziałem żonie, no mnie by to nie było potrzebne w wyposażeniu, bo do czego? Jeśli ja nie robię tego, to mnie w ogóle nie interesuje ten zakaz picia alkoholu. Nie mam żadnych myśli, skłonności do tego. I to jest to, o czym Paweł mówił, że jeśli ktoś umarł dla zakonu, to już pewnych rzeczy nie robi. I to jest prawda. To dzięki Chrystusowi ja nie mam skłonności do alkoholu. Co nie znaczy, że niektórych innych grzechów nie popełniam. Ale dlatego już umarłem. I ja bym tutaj nie powiedział, że wtedy taki nakaz nie picia alkoholu to jest Cerber dla mnie. Dla mnie to żaden Cerber. Więc dla tych, którzy... My tu jeszcze grzeszni jesteśmy, to w niektórych przypadkach wiemy, że to Cerber. Nie. Patrzmy na prawo Boże jako prawo wyrażające Bożą miłość dla nas. Żebyśmy nie popadli gdzieś tam w zło, w nieszczęście. I wtedy to nie jest Cerber. Powinniśmy nawet miłować to prawo, dziękować Panu za to, że takie prawa nam dał, bo one nas chronią od zła. Nawróciłeś mnie, Julianie. Mówię amen na to, co wygłosiłeś. Powiedzcie mi jednak, czy zachowując prawo, mamy jakiś punkt w stronę zbawienia za przestrzeganie prawa? To się liczy w naszym zbawieniu?
Zanim odpowiemy, chcę, aby zabrzmiał tekst z listu do Galacjan z 3 rozdziału i tutaj wiersze 10-14. Kto nam przeczyta? Mogę przeczytać. Bardzo proszę. Galacjan 3 rozdział, wiersz 10-14. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przestępstwa zakonu. Od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. A więc na podstawie tej wypowiedzi Pawła, tych wypowiedzi mamy dużo w całym Piśmie Świętym, czy zbawienie jest uzależnione od tego, na ile mnie się udaje być poprawnym pod każdym względem? I to są moje zasługi na zbawienie? No tu jest podkreślone. Możemy to teoretycznie rozważać. Gdyby... Nie, to raczej praktycznie. Tak. Żeby ktoś idealnie zachowywał te przykazania. No idealnie. Ani w myślach, ani w niczym to, co podkreślaliśmy. No to na tej podstawie może mówić o zbawieniu. Tylko myśmy już podkreślili, że takich ludzi z wyjątkiem Jezusa Chrystusa nie ma. A my się już w grzechu rodzimy. Tak. Nawet gdybyśmy od pewnego momentu rozpoczęli, prawda? To miniony czas nas oskarży. A Bóg już przez proroków, i autor tutaj przedstawia nam tę sytuację, zwraca uwagę, że ten, kto grzeszy, ten musi umrzeć. A jeżeli my nie umieramy, to tylko dzięki tej wielkiej łasce. Na zakończenie chciałbym, abyśmy przeczytali jeden tekst, który jest najpiękniejszym chyba tekstem z tej grupy tekstów w Nowym Testamencie. 6 rozdział listu do Rzymian, wiersz 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Chwała Bogu za to lecz, prawda? Bo my wszyscy jesteśmy grzesznikami. I zapłatą za grzech jest śmierć. Nie za grupę grzechów, nie za określone grzechy, za pojedynczy grzech. Lecz istnieje dar łaski Bożej. I za to chcemy uwielbić Boga naszego i za to Mu podziękować. Julianie, jeszcze chciałeś coś powiedzieć? Chciałem na koniec powiedzieć, że Paweł wywyższa zakon Boży i cieszy się z niego. 7 rozdział, wiersz 12. Tak więc zakon jest święty. Przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Później wiersz 22. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Dziękuję bardzo. A więc wracając do tego tytułu naszej lekcji, śmierć Chrystusa i prawo. Chrystus usunął prawo, czy wywyższył na krzyżu? Wywyższył. Gdyby je usunął, to nie musiałby umierać. To, że umarł na krzyżu za nasze przestępstwa, za złamanie zakonu, to jest najwyższy dowód i jedyny w swoim rodzaju, z którym nie da się dyskutować, że zakon Boży jest, tak jak czytaliśmy, święty, sprawiedliwy i dobry, i dany nam przez naszego przyjaciela. Podziękujemy Bogu za to studium. Bardzo proszę, uczyńmy to w modlitwie. Ojcze drogi, chcemy Ci podziękować za te piękne prawdy, które przedstawiłeś nam w Słowie Twoim. Dziękujemy Ci, że dałeś prawo, które nam pokazuje, co jest dobre,
a co jest złe. I że Ty przez Ducha Świętego działasz na nas, żebyśmy czynili to, co dobre. Że wykształcasz w nas ten zakon, tę naturę dobrą. Ale wiemy, że też ciało nasze jeszcze jest grzeszne, słabe, znać na nim degenerację tych tysięcy lat grzechu. I nieraz walczy ono z tym prawem, które jest dobre, święte i sprawiedliwe. Pomóż nam, Panie, abyśmy odnosili zwycięstwo. Tyś, Panie Jezu, umarł po to, żebyśmy my nie grzeszyli, żeby nam było lepiej już tutaj na tej ziemi i żebyśmy mogli kiedyś żyć wiecznie. Dziękujemy za tę ofiarę. Niech imię Twoje będzie wywyższone. Amen. 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 Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze. I już dzisiaj zachęcam do spotkania za tydzień, kiedy rozważać będziemy kwestię Chrystusa w aspekcie końca prawa. A więc istnieje coś takiego w Piśmie Świętym, co określone jest mianem koniec prawa. O co chodzi? To będzie fascynujące studium. Serdecznie Was wszystkich zapraszam. A w międzyczasie niech Bóg nas prowadzi, błogosławi i niech każdy dzień naszego życia będzie dla Niego chwałą, pożytkiem dla innych ludzi i radością dla nas samych. Thank you.